Witam moi drodzy, z tej strony Karolek95, załączę sobie tylko stoper, mój jakże cenny stoperek na samym początku odcinka. Moi drodzy, witam was w Outlaście, pograjmy w Outlast odcinek już nawet nie wiem szczerze mówiąc który, nieważne. W każdym razie na samym początku odcinka już chciałbym prosić was o wyrozumiałość. Proszę nie nalegajcie, żebym wrzucał odcinki, bo to wcale mi nie pomaga, tylko mnie zniechęca do nagrywania, takie naciskanie. Jeśli nie ma odcinków, zapoznawajcie się z materiałami, które już wcześniej były, a nie mieliście na nie ochoty. Naprawdę można oglądać wszystko, niekoniecznie serię tak jakby, do których jesteście przyzwyczajeni. No i stoper mi się wywalił, kurde, czy ja źle mówię? Albo głodny idzie, nie, to jak widelec spada, to głodny idzie, a nie telefon. No nic, w każdym razie wracamy do Outlasta, bo nie mam niestety tyle czasu. Osoby, z którymi zazwyczaj siedzę gdzieś na Skype'ie, czy gdziekolwiek indziej, to zauważają. Ale co ja mam taką czułość myszy? Chwileczkę, czułość myszy, gdzie to się zmniejsza? Czułość myszki. Wcześniej też taką miałem? Chyba się przyzwyczaiłem do jakiejś innej gry. Kozak. Dobra, gdzie się włączał kamerę? Tutaj. Łok to wizor. No i dobra, moi drodzy, wracamy. Ostatnio pobiegaliśmy trochę po deszczu, w strugach deszczu, dzieci się nudzą, pasze. Panie, proszę panów. A propos paszy i innych głupot, tam chyba nie jestem mile widziany. Te drzwi też sobie nawet... Nie zawdzieję w tą stronę! Nie no, co kurwa, co mnie tu blokuje? No, nic mnie nie blokuje. Będę oszczędzał. Oszczędzał baterię, bo... O, to jakieś radio. Nie ma baterii? Bo też mówicie mi, że mam robić to troszeczkę oszczędnie, no jednak muszę tam pójść, cholera. Już na początku odcinka jakieś tu jaja sobie ze mnie robią i głupoty strugają pawiana. Niewdzięczne duchy. O, już spokój, fajnie. Notatka? A, przeczytam. Jezu, no pomóż. Chyba widziałem Wallridera. Bardzo mnie to cieszy, tylko wiesz co? Co, jakoś mnie to niespecjalnie interesuje. Dobra, no i znowu jesteśmy na zewnątrz, czyli gówno. Tam nie mogę pójść, tutaj nic nie ma. Tu mam drabinę, a! Zaraz po niej wejdę, na nią, do góry, po niej. I tu też niczego nie ma. No dobrze. No dobrze, czyli pozostaje drabina. Słusznie, już się po niej udajemy. Śmiało? No, tak. Noktowizor mi się włączył. Zapominam, noktowizor. Tryb widzenia w nocy mi się włączył, żebym z pioruna nie dostał zaraz. Okej, jestem on the roof. Gdzieś na dachu. Gdzieś na dachu powiedziałem. Nie przemieśćmy się może w test... O, będziemy skakać. Jump! Okej, przeżyliśmy. Tutaj... Gdzie jakoś pomóc? Co? Nie? No, skoro nie mogę ci pomóc, to zabiorę ci baterię, prawda, i krótkofalówkę może, co? Masz piękne plecy. Szymon, co ty robisz? Powiedz mi... Grzebiesz w nosie i drapiesz się po poliku. Wiesz co, twoje zwyczaje mnie nie za bardzo interesują. Ja chciałbym tylko porozmawiać, nie wiem, zyskać nowego przyjaciela, cokolwiek. Dobra, lecimy dalej. Uwaga, uwaga. No, nie wiem. O, tu mogę przeskoczyć, super. Jump! Jeszcze tu mogę przeskoczyć. O, świetnie, jump! Okej. No i jest spokój. Czy ja tu nie minąłem żadnej drabiny? Nie. Zaraz mi się skończy bateria, świetnie. Nie chciałem tego, ale jednak. Ale o, tutaj musimy się poruszać. Świetnie, żeby tylko mi się nie skończyła teraz bateria. Damy radę. Damy radę, obrót. I Wingardium Leviosa. Przeżyłem. Świetnie. Teraz... O? Ktoś strzelił chyba na dole z pistoletu nakapiszony. Kurde, że też tak się muszę poruszać. No i się kończy. No i się kończy. No i się kończy bateria. Bez niej sobie nie poradzę, więc tak muszę ją zmienić. No sorry. Dobrze, moi drodzy. Zeskoczyć na dół, nie mam innego wyjścia. Dajcie mi baterię, co? O, tobie mogę pomóc. Andrzej? Tu może. Nic z tych rzeczy. Dawno grubego nie było coś. Co, mogę stąd wyjść? O, tu nie. Ha. Po co ja tu przyszedłem? Bo nie mam pojęcia. Chyba, a, że chyba tu, że... Tak? Nie. Jednak nie. Jednak... O, mogę. Świetnie. Teraz tu. O! Wszedłem. Świetnie. Ale nie widziałem tej dziury. Totalnie. No ale dobra, no. Fabuła mnie prowadzi przez... gówno, co tam świeci. To mi się nie podoba. I gra się ścięła. O nie. Zgasło. Kuba, podaj masło. Kto do mnie mówi? Nieważne. Tu wejść nie mogę.
Ale on tam się chyba powiesił na tym, na bramce. Tu mogę wejść? No wszystko pozamykane, przecież to jest skandal. Muszę to robić troszeczkę szybciej, bo szkoda baterii. Gdzie? Daj spojrzeć. Kajon, nie? No ja go nie widzę. Tutaj, tu tego. Skąd wiesz, że nie jesteś pacjentem? No wyobraź sobie, że mam takie przeświadczenie, że jednak jestem na tyle normalny, że chodzę tu z kamerą bez palców i sobie nagrywam, prawda? Natomiast... Noga. Świetnie. Już się przestraszyłem, że ktoś na mnie czyha. Witam pana policjanta, jak tam kurczę impreza u Bogdana. Co z pana krótkofalówką? Moi drodzy, w drugą stronę się udajmy. Tu wejść nie mogłem. Prison block, okej. Okay. Czyli tak zwana więźniarka. Krew dla ciebie? To smacznego. Myślałem, że walisz po kablach. Ale w ogóle jesteś obwiązany. Tak zwany człowiek naleśnik, prawda? Bo jest cały owinięty jak psychopata. Ludzie naleśniki są fajne. Przynajmniej nie są straszni. Jakby to... Tu nie. No tu wejść nie mogę. Tu też nie. Może tędy, co? O, świetnie. I co teraz? R, aby wymienić baterię. Znowu? Kolejna bateria poszła śpierdzielić. Jak się No dobra. To udaj mi się może tu. Bo to mi najbardziej świeci. Tędy? Nie, tu wejść nawet nie mogę. A to feller westchnął Karol. No tak jak mówię, dawno nic się nie działo, więc mam nadzieję, że tak już pozostanie. Tu wejść też nie bardzo mogę, co? Schować się ewentualnie przed kimś. Dobrze zapamiętam. Oj, nie, gruby. Gruby żoch wykrokuł, jożek wykrokuł. O, to był błąd, to był błąd. Ale no nic, no my będziemy troszeczkę szybsi od niego, prawda? Przewidzimy jego ruchy, bo jest wolny jak koń głuchy. Dobra, mogę iść po gzymsie teraz? Czy nie, nie mogę iść po gzymsie. A, w tamtą stronę mogę iść po gzymsie. Super. Super, oby jak najszybciej. A gdzie on się podział? Tu, w tą stronę, przyjacielu. Nie! Nie wiem, co się dzieje. Aha, jednak idę. Nie wiem, co się dzieje, ale dobrze, no w takim razie... Jeśli tak ma się dziać, tu widzę tylko swoją rękę. Prawda? Od czasu do czasu piorunek walnie, to też co nieco tam zobaczę. Nie martwcie się, ja też nic nie widzę, spokojnie. Ciągle idę. Mam dość. Mam dość walenia po gzymsie. Ciągle idę. Super. Super, zaraz walnę w coś głową. Wydaje mi się, że... Stoję w... O ja pierdyle. Poświeć. Dobra, będę naciskał ze spacją to robił. Simon, poświeć mi, bo nic nie widzę, rozumiesz to? O! Coś się dzieje. Ja jednak nie. Co ja do jasnej cholery robię? O, gdzieś jestem. Nie, z powrotem tu, tak? No i co? Słyszę wrzaski i Ksenia i siostra moja przyszła, a ja nagrywam. Bardzo mi przykro. Drzwi. Okej, moi drodzy. Tutaj wszystko, tam był właśnie ten gruby. A sobie troszeczkę pobiegam i pozwiedzam. Już całkiem naokoło to zrobię. To może tak. Tu nic nie ma, grubego też nie widzę, więc na razie mam spokój. Drzwi proszę mi zamknąć. Słucham? Okej. Okay. Dobra. Tu się schować przed nim nie mogę, ale też... O, cześć. Kto jest wszędzie? O co ci chodzi? Nie mogę do ciebie wejść? Pozwiedzać? Popatrzeć? Na twoją piękną klatę? Kurde, marnuję baterię. Ale się jestem nieodpowiedzialny. No moi drodzy, tu mnie jedyna droga prowadzi. Tu muszę iść. Wypierdzielę się tam. Tam nie przejdę, bo gzyms, nie? O, mogę przejść tak, super. Powolutku, obróć się. Powolutku. No i damy radę, moi drodzy, świetnie, damy radę przejść na tamtą stronę. Bo niby ciemniej. I teraz zeskoczyć tu na kartony, tak? Jak Hanka. Czy
Może jednak tu na śmietniczek. Może jednak całkiem tam pójść do okna. Chociaż nie, tam już dalej nie pójdę. Dobra, przeładujemy sobie baterię. Coraz mniej tych baterii. No ale co ja mogę zrobić? Au! Jesteśmy gdzieś dalej. Tu schody. Tu droga prowadząca do... Nie wiem, kąd. Tutaj ławeczka, spoko. Dzień dobry. Tutaj ławeczka, prawda? Ławeczka, ławeczka. Tam byłem? Aha, tam się nie dało wejść, stąd przyszedłem. Tutaj mi się może maksymalnie w prawo. O, tu nie mogę wejść. No świetnie, świetnie, świetnie. No tak jak mówię, gra przynajmniej przez chwilę potrafi być liniowa, żebym wiedział, gdzie się poruszać. Jakąś określoną trasą. Ktoś tu chodzi chyba. To mnie nie do końca satysfakcjonuje, gdyż troszeczkę się boję. O, mogę pójść tu. Dobra. Uuu! Grubson! Pozwól odnaleźć siebie! Ale masz masę tłuszczową, chyba ucieknę z lewej strony! Okej, okay, teraz będzie mnie gonił pewnie. Dobrze, ja sobie na stronie ucieknę. Może tutaj. Może... Słyszę go na plecach. To nie jest zbyt przyjemne. O nie, o nie. O nie. O nie. On jest bardzo szybki. Bardzo szybki. O! O, jest za mną! A ja robię jakieś dziwne, głupie... O, fuck! O, fuck, jest tuż za mną! W lewo! W lewo! Szybciej! No nie! No nie! No, kurwa, nie! Jak? How can I wsadzić ci palca w torbę? O. Czyli jednak miałem pobiec tam. Wszystko wygląda bardzo podobnie, ale masakra. Czekajcie, muszę się... No masakra, masakra. Jak sobie z tym poradzić? Tu zaskoczyłem. A tu? Jest gruby, dobra, on mnie widział. Ale ja się nie będę denerwował, bo też po co? Aha, on w ogóle za mną... Nie widzi mnie. A ty paróweczko, no! No, gruby bekonie. Mam nadzieję, że... Ja, to się przestraszyłem, a to gościu tu leży na ławce. I co? Jak to mówi? On teraz będzie ci się na mnie czaił, tak? Kurde, no tłusta winera z niego, nie powiem. I znowu chyba szykuje się jakaś czasówka, skoro widzę tego przeciwnika. Tak mi się przynajmniej wydaje. Muszę iść za nim, no nie ma wyjścia. Powoli, ale muszę. Nie wracaj, idź w lewo. Nie odwracaj się. Te poślady. Właściwie u ciebie jest tak zwana choroba zaniku pośladków. A, widział mnie. No to już nie mam wyjścia, będziemy uciekać. I ja jestem posągiem. Jednak mnie złapał. Nie, bycie posągiem w tej grze jest złe. Bycie posągiem w tej grze jest złe. Ale sobie poradziliśmy. Nie, teraz będzie za mną biegł, tak? Całkiem lewą stroną. Gdzieś całkiem... Całkiem lewą stroną. Przecież ja tam szedłem po gzymsie, no cholera! Co ja mogę bied... Są wszędzie, ja wiem. Są wszędzie, oni są wszędzie, my jesteśmy wszędzie. Ja tu byłem! Ja tu cholera byłem! To jest najgorsze, że zaraz tracę wszystkie baterie. Nic z tego nie będę miał. A, mogę tu przejść! No to świetniacho, świetniacho! Znajdzie co Martina na oddziale dla kobiet. Dlaczego na oddziale dla kobiet? Skoro... Chyba, że ojciec Martin jest kobietą. To było błyskotliwe, nie o to mi chodziło. Tu zamknięty, więc będę musiał przejść tamtą brzobrząbeką się stroną. I już tylko niedługo trzy baterie. To mnie w ogóle totalnie, absolutnie, ile zwłok nie satysfakcjonuje. Coś sobie zapisałem, aż chętnie to przeczytam. Ja dobrze mi się robię od samego patrzenia. Nie pij tej wody. Chodzi jest tyle krwi, że aż czuję jej zapach. Zupełnie jakbym wziął do ust monetę. Jak to się robiło za mało lata? Szepty nabierałem sensu. Szukam obłąkanych. Muszę. Nie mogę tego opanować. To jak śwież. Dobrze, skoro mówisz, że tu tyle krwi, to gdzie jest oddział kobiecy? Jak mam się dostać? O, chyba tędy, tak? No to nie było aż takie trudne. Dobra, myślę, że teraz poradzę sobie bez trybu widzenia w nocy.
To mnie troszeczkę uratuje, bo mam bardzo mało, sami wiecie czego, baterii. Aha. Haha, baterii. To takie śmieszne, wiem, czekajcie, strzelę sobie palcem, coś mi przeskoczyło. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, tu. A to ty. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Objawienie jest blisko, całuj mnie w piździsko. Dobra, zaraz tam za tobą pobiegnę. Słuchaj, ojciec Martin. Aha, muszę najpierw włączyć, tak? Tędy? Dobrze, przeładujemy, no już naprawdę się skończyła. Trzy baterie, totalna lipa. Totalna... Total Lipton. Witam. Jak tam u ciebie? O, kradnę twoją baterię. Ona mi się przyda, wyobraź sobie, bo tak. Myślę, że będzie przydatna. A, powiedzmy tutaj. I potem... Że tam, kurde, widzę grubego. Nie, to jest jakiś chudy. Ale też nie wygląda za fajnie. Tędy przejść nie mogę. No tak, większe drzwi pozamykane. Jak to prawda, Outlast. Mnie tu nie ma. Albo jestem. A jak to wygląda bez trybu noktowizyjnego, nic nie zobaczycie. Zamknięte. A, to miało mnie wystraszyć. Bardzo dobry pomysł. Tam może za odrobinę czasu później, czyli za chwileczkę, no to teraz właśnie ta chwileczko nadeszła, nadszedła, przyszła, jest. Idziemy. A tam widzę kolejnego Szymona. Aż mi światło zgasło jak w amnezji, ale fajnie. Jak w amnezji, jak szło sali, prawda? O tej porze każdy wariatem zostać może. Tu jestem bezpieczny w miarę. Przynajmniej teraz przez chwilkę. O, pioruna, dajcie mi jakąś baterię. Tu jestem na razie bezpieczny, czekajcie, jeszcze poszukam. Może na przykład w zlewie, co? Albo w tych drzwiach? Nie, zamknięte. Wszystko pozamykane i nos mnie swędzi. Okej, okay. Tu nie, to może tu. To ubranie, myślałem, że jakiś gościu tu leży. Bateria, bateria. No nic tu po prostu nie ma. Tego nie mogę nacisnąć. Odblokowania windy, chociaż te windy bardzo źle mi się kojarzą. Prawda, z profesorkiem. Profesorkiem, wariatorkiem. Tu spokój. Tu też. Dobrze, zaraz tam pójdę, czekajcie, jeszcze tu zwiedzę. Te drzwi otwierałem? Nie, nie otwierałem, o właśnie. Safety. Wózek, nie dla mnie. A bateria? Dobrze, a bateria na przykład? Nie? No dobra, to idę dalej. To idę dalej. Właściwie to idę tam. I powiedzmy w lewo czy w prawo, a może w prawo. O nie. O nie. Boję się. Bardzo się boję. No właśnie dlatego między innymi. O kurwa. O gówno. O drzwi. Zamykaj, 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 zamykaj. Dobra, bezpiecznie. Może w kibelku, może w tym coś będzie ciekawego, na przykład bateria, nie? A w tym? Może bateria, co? Może bateria, dajcie mi. Dajcie mi. Nie, same kible. Dlaczego? Po co mi teraz kible, jak chciałbym baterię? O jest, dobra. Co kurwa się tu dzieje? Przeładuj szybciej. Szybciej przeładuj. On tu wszedł? Mamy lipę. Mamy lipę. Jeszcze takiej lipy dawno nie było. Oddychaj ciszej. No tak, walnij se pałką w rękę. To bardzo dobry pomysł na obiad każdego dnia. Wyjdź stąd. Wyjdź stąd. No wyjdź, bo baterię marnuję. Co będzie tak stał? A muszę chyba się jakoś wykraść obok niego, co? A tak podejść i mu tak w dupę tak. Dobra, to idę. Nie chcesz się bawić, to się wyczołgam. I teraz. Moi drodzy, oni w ogóle są chyba jacyś, nie wiem, ślepi czy... To nie ma znaczenia. O, tu jest w miarę bezpiecznie. Przynajmniej na chwilę. Dobrze. Tu drzwi pewnie będą zamknięte. Tak też mi się wydawało i miałem rację. Tu bateria. Nawet dwie, no wspaniała nowina. Wspaniała nowina, muszę ci powiedzieć. I oszczędnie, oszczędnie, bo
wszystko się skończy. Bo to logiczne, będziemy bez baterii, prawda? Tu co ciekawego? Można zejść na dół? Ja tu już byłem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czy nie? Co to za mieścina? Cóż to za mieścina? Dźwięki, no... Nie, ja tylko po notatkę... Prawda... Projekt Paperclip, dokonania połączone celów wywiadu. Ujawnienie nazistowskich zbrodni wojennych. Po pierwsze, Paperclip zapewnia środki służb granicznych specjalistów dokształconych zadań z wybranych Departamentu Armii Marynarki i Sił Powietrznych. P-Projekt 63 składa się... Przepraszam. Zakłada spowodowanie strat u wroga... A ewentualne bezpośrednie korzyści nie są celem samym w sobie. Zamierzeniem tego programu jest zapewnienie zatrudnienia. Ja pierdzielę się, najadłem po prostu i nie da się. W Stanach Zjednoczonych określonym wybitnym niemieckim i austriackim specjalistom, dzięki czemu nie będą świadczyć oni swoich usług naszym potencjalnym wrogom. Także mnie tu nie było, ja się stąd umywam. Prawda. Ale baterią bym nie pogardził. No, nie macie baterii, to ja wtedy pójdę. To ja się stąd zmyję. Prawda. Dobrze. Tu jestem bezpieczny? Tak. No to... Nie tędy. Po schodach. O, będzie jump. Ciach. Ej, wspaniale. I co? Follow te strzałki. Podążaj za strzałkami. Dobrze. W takim razie tu. No nie ma innego wyjścia, dokładnie. Dobrze. Co? Przejdź przez górne piętra. Na górne piętra bierze mnie chętka, więc zaraz to zrobię. O, coś mi wyskoczyło. Potrzebny... I need a key. Potrzebny klucz, ale tam będę musiał iść, tak? Tu nie mogę wejść? Ach, dlaczego? No dobrze, w takim razie nie już zmarnując tutaj już baterii. Czekaj, a tutaj jakbym poszedł sobie. Tu nie mogę, tak? A to feller westchnął seller. To tutaj muszę iść. No tutaj, no właśnie. To był warunek, to był... That was a warunek. Okej, tędy możemy przeskoczyć. I co? Tutaj dalej. Okej, w porządalku. W porządęsiu. Teraz przez okno. Chyba tu, nie? Czekajcie, jeszcze tu zerknę. Może tu. Nie, no w szafeczkach raczej baterii nie ma. To nie jest Silent Hill. Żaden. Żeby takie rzeczy, kurczę... Oj. Dangerous. Czemu teraz? Ryzykuję w jakiś fejs na mordzie. No na szczęście nie. Dobrze. Bateria pojedzie. Dajcie mi baterię. Ja panu nie będę przeszkadzał, bawcie się, prawda? Molestowanie małych dziewczynek. Albo wiecie co? Żono! Pamiętasz, jak mówiłem, że tutaj jest bezpiecznie? Zobacz. On się tylko drapie po głowie, prawda? Pray for revelation. Aha, modlitwa, no okej. Okay. Zobaczcie, mam palca! Dobra, no nie będę tu wchodził. Myślę, że fabuła do tego miejsca akurat niespecjalnie by mnie ciągła. A ty co? Zaległeś? No to śpij sobie, fajnie, przyjemnie, co? Dobra, teraz tu. Whatever. O, są baterie! Nawet dwie. O, no, wspaniale, prawda? Tędy przejść nie mogę, pomiędzy materacami. Let's play. Let's play a game! Powiedział G... O, dostałem w ryj. Powiedział Jigsaw. A, to w ten sposób. On za mną biegnie. Ja sobie poradzę, nie ma żadnego problemu. Wszedłem do kominka, prawda, ale nie mam czasu! Zamykaj, kurwa, nie! Sam siebie zamknąłem. Było bardzo mądre karo. Dobrze, pobiegnijmy w takim razie. Nic się nie dzieje, prawda? Nie tędy. Jump! Teraz jak się wracało? Chyba tędy. O, świetnie. Okej, okay, tu już powinienem być troszeczkę bardziej bezpieczny. No tak. No tak się. Spokojnie. Spokojnie. Tu byłem? O, właśnie, mogę wejść tu. Dobrze, tak też zrobię. Właśnie. Oni dalej mnie gonią? Bo mi po prostu w to nie wierzę. No to jest... Amazing. Co świeczki? Zamykaj. Pierdziele, zostawiam się, mam was w dupie. Debile pojebane. Śmiało. Jeszcze raz, ale z tą palucha wyglądamy, no nie smaczy po prostu.
Dobra, jesteśmy bezpieczni. I teraz... Driving the nails, okej. Okay. A tu nic nie leży? Było wieszanko, tak? Czyli jakieś kulty, wręcz obrzędy bym powiedział. Będzie się schować pod łóżko. Tu też nic nie ma. Tu zostawiłem się. I wejść do góry nie mogę. No to bardzo przykre, ponieważ będę musiał wracać do miejsca, w którym wyskoczył na mnie tamten gościu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, odsuwamy to. Tak to się toczy w Outlaście, powiem wam. No tak to się toczy. No i moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z Outlasta na moim kanale. Ja się oczywiście zabieram za dalsze nagrywanie, bo akurat dzisiaj znalazłem dzień, w którym mam troszeczkę więcej czasu, żeby sobie ponagrywać. Bardzo dziękuję za to, że oglądacie, że jesteście. Możecie tam zostawić łapkę dla Karolka, dla mobilizacji do nagrywania kolejnych odcinków z Outlasta. I zresztą nie tylko, bo wszystkich serii, prawda? Łapka bardzo naprawdę motywuje. Łapka, komentarz to jest coś pięknego dla... Po to dla was to robimy, my, youtuberzy. Także z mojej strony to tyle. Żegnam się z wami serdecznym, mistrzowskim łokciem, odsuwając mikrofon. Na razie, mistrz. Jeżeli spodobał ci się odcinek, zostaw coś po sobie, mistrzu. Nie prościej było skoczyć z mostu 1000 metrów w dół i skręcić sobie kark 10 odcinków temu? Być może, ale twórcy chcieli nam... At the end, when we were cold as the stone, we had human body drunk. When the lights were nearly all extinguished. Piękny soundtrack, naprawdę. Ludzie wrażliwi to czują.